staję przy panu marszałku Marku Jurku, popieram jego kandydaturę. Ja uważam, że marszałek Marek Jurek jest tym człowiekiem, tym politykiem, który jako prezydent może przywrócić pewną elementarną spójność narodowi politycznemu Polaków. To jest człowiek, polityk, który przeciwników szanuje, a we współpracownikach, sojusznikach widzi partnera. I nawet jeżeli z tym partnerem w pewnym momencie się rozchodzi, to bez zapiekłości, gniewu i lekceważenia. Nie sądzę, by pan marszałek Marek Jurek o kimkolwiek, z którym współpracował, jeśli by doszło do rozejścia, to wypowiedział te słowa, które wypowiedziano pod jego adresem. A kto to jest Marek Jurek? Nie, to jest po prostu inny polityk i inny człowiek. To jest człowiek, który swoim życiem poświadczył ideę, które wyznawał. W walce o obronę zasad cywilizacji chrześcijańskiej Marek Jurek poświęcił znaczną część swojej działalności publicznej. Marek Jurek, pełniąc wiele istotnych funkcji państwowych, takich jak przewodniczący Rady Radiofonii i Telewizji, walczył skutecznie o pluralizm w mediach publicznych. Walczył o to, żeby Radio Maryja miały szansę nieskrępowanej działalności. Marek Jurek jest po prostu człowiekiem wiarygodnym. Inni politycy często zmieniają poglądy po to, żeby zachować stanowiska. Marek Jurek jest człowiekiem, który w wierności swoim poglądom potrafił zrezygnować ze stanowiska. Ja myślę, że jest to wzór służby publicznej. W moim przekonaniu Marek Jurek jest tym kandydatem, który najlepiej służyłby najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Dzisiaj pan kandyduje na prezydenta, ale ja, jako ten, który towarzyszyłem panu w tej drodze politycznej, jak mówię, albo na tej samej drodze, albo równolegle idąc, powiem, dlaczego ja uważam pana kandydaturę za po prostu niezbędną. To pan ufundował zorganizowaną prawicę w Poznaniu i w Wielkopolsce po raz pierwszy od roku 1939. My w tej konkurencji niezwykle trudnej trzymamy za ciebie kciuki i życzymy, żebyś wszystkie te nadzieje, które pokładał w kampanii, żeby się zrealizowały. Dziękuję serdecznie. Kilku słów, dlaczego uważam wybór Marka Jurka jako dobry wybór dla Polski. Marek Jurek jest traktowany jako polityk jednej sprawy, jednowymiarowy. To jest nieprawda. Marek Jurek nigdy nie proponował jakichkolwiek socjalistycznych eksperymentów, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji się znalazł. Dla mnie marszałek Jurek jest człowiekiem elastycznym i dlatego chcę o tym mówić. Przy całej swojej niezłomności, jeśli chodzi o zasady, on był człowiekiem elastyczności i kompromisu. Wtedy, kiedy był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przez pewien czas jej przewodniczącym, kiedy był marszałkiem Sejmu. Jeżeli mamy przywrócić elementarną spójność naszemu społeczeństwu i naszemu państwu, a to jest najważniejsze zadanie dla prezydenta i prezydent po to jest powołany, to najlepszym kandydatem z tego punktu widzenia jest marszałek Marek Jurek. I dlatego jestem tutaj.